Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny mój dzień z nową Kia Sportage i zgodnie z waszymi prośbami w jednym odcinku zrobimy szybkie porównanie, jak zmieniła się stylistyka czwórki w stosunku do piątki i czym się różni nowy Tucson od piątej generacji Sportage'a. I co to za samochody, które są dzisiaj w moim porównaniu? Czwórka M-Smart, 1.6 benzyna, ten słabszy motor 132 konie ze skrzynią manualną. Na środku dobrze wam znana z pierwszego odcinka Kia Sportage Max wersja, hybryda 230 koni GT Line, jeszcze dodatkowo dopakietowana. I Tucson udało mi się porównywalnego znaleźć. Również hybryda 230 koni, również maksymalnie doposażony, czyli wersja Platinum. I myślę, że nie sposób odróżnić czwórki od piątki. Może jeszcze jedno zdanie tytułem wstępu. Czwórka była na moim kanale kilkanaście miesięcy temu, stąd niezakryte numery rejestracyjne. Bardzo dziękuję Robertowi za jej użyczenie, wtedy też nie zakrywaliśmy numerów. Natomiast Tucson i tu prośba Jarka, więc prywatnego właściciela samochodu, chce pozostać anonimowy, stąd zakryte numery. Oczywiście nowa piątka to samochód demonstracyjny, każdy z Państwa może udać się do firmy Kia Nowicki i temu przyjrzeć się jej z bliska, czy dokonać jazdy próbnej, stąd też nie zakrywaliśmy numerów, to nie miało sensu. No i szybki rzut oka z przodu, całkowicie inna atrapa chłodnicy, całkowicie inne reflektory, ukształtowanie zderzaka, błotników czy maski. Więc ta nowa linia stylistyczna zgoła odmienna. Nie sposób absolutnie pomylić tych dwóch samochodów. To samo ma miejsce, jeśli porównać Sportage'a 5 do obecnie produkowanej generacji Tucsona. Całkowicie inne światła, inna atrapa, inne ukształtowanie zderzaka, inne przetłoczenia na masce, inne przetłoczenia na błotnikach, drzwiach. Również nie sposób pomylić tych dwóch samochodów, pomimo że są technologicznymi bliźniakami. No i tak oto prezentują się w rzucie bocznym, czyli całą linię boczną widać. Pierwszy, wiadomo, bumerang, czyli Sportage piątej generacji. Za nim stoi aktualna generacja Tucsona, jej bliźniak technologiczny, a koncernowy kuzyn w pierwszym kuzynostwie. I dalej stoi Sportage czwartej generacji. Podobnie rzecz trzyma w tylnej części nadwozia, między czwórką a piątką spore zmiany. Czwórka jakby bardziej zaokrąglona, piątka bardziej wyraźne, ostre linie stylistyczne. I porównując piątkę do Tucsona, można się dopatrzeć równie ostrych linii, aczkolwiek nie sposób pomylić te dwa samochody. Wyraźnie inne ukształtowanie świateł zarówno w jednym, jak i w drugim samochodzie. To samo się tyczy klapy bagażnika czy dołu zderzaka. I Sportage ma logo GT Line, czyli od razu można go rozpoznać, że jest najbogatszą wersją. Natomiast nie informują na zewnątrz, że jest to wersja z napędem na 4 koła i że jest to hybryda. Co się tyczy Tucsona, jest on z napędem tylko na przednią oś, nie jest napędem na 4 koła. Po prostu taki udało mi się zorganizować do filmu. Natomiast od razu chwalą się tym, że jest to wersja hybrydowa. Stosowny emblemat umieszczony na klapie bagażnika. I to jest w środku dla przypomnienia czwórka M-Smart. Doskonale stali widzowie powinni ją pamiętać. Już była o niej recenzja na moim kanale bodajże półtora roku temu. Spójrzcie, 7,4 litra średnie spalanie. Robert jak dotychczas przejechał 36 900 km. Jest z niej mega zadowolony. Mówi, że jest to jego pierwsza Kia i zapewne nie ostatnia. Absolutnie żadnych przygód po drodze. Leje paliwo, jeździ jeden przegląd w dobrej cenie. Także bardzo sobie swój samochód chwali. Celem przypomnienia, spójrzcie jeszcze jak wygląda deska rozdzielcza. Przypominam, wersja M-Smart, a więc dół cennika. Takie, a nie inne materiały, takie, a nie inne multimedia, taki, a nie inny plastik, tunel środkowy. Tak to się prezentowało w dotychczas produkowanym modelu, podstawowej, praktycznie w podstawowej wersji wyposażenia. I szybki rzut oka do nówki, czyli do piątej generacji. Tak to się prezentuje w nówce. Oczywiście co do materiałów, tu jest znacznie lepiej, no ale GT Line, szczyt cennika, no po prostu inaczej być nie może. Miałem taką, a nie inną wersję do porównania. Ale tak jak Państwo prosili, żeby jedną z drugą zestawić obok siebie, tak też to robię. Jest tu całkowicie inny design deski rozdzielczej, całkowicie inne wnętrze, wykonane z lepszych, nowszych materiałów. Po prostu stylistyka o innej linii.
I tak szybciutko, jak to było w M Smart 4. Wszędzie plastik. Jak to wygląda w 5 GT Line. Wszędzie mięciutko skóra i ten świetny zamsz dla mnie, to nawet mogę powiedzieć, że w odczuciu, tak jak welur, tutaj nastąpiła duża zmiana. I co w 5? W 5 zakryte progi, w 4 progi nie są zakryte. Czyli z punktu widzenia ergonomii i czystości w 5 zrobili to już lepiej. I szybki rzut okiem pod maskę Sportage'a 5. Pamiętacie z tego odcinka. Nie mówiłem tego w tamtym odcinku, powiem dzisiaj, bo Jarek, który przyjechał Tucsonem, to również stały widz mojego programu. Wiecie, że lubię, jak są siłowniki do podnoszenia maski. I nie ma siłownika, ale spójrzcie, Hyundai nie jest w tym temacie nic lepszy. Platinum najbogatsza wersja, również pręt, a nie siłowniki. Co ciekawego, układy napędowe wizualnie niczym się nie różnią. Ta sama moc wizualnie również tak samo. Jedyna różnica to kolor płynu do chłodzenia silnika elektrycznego czy układu hybrydowego. W tym przypadku jest on niebieski, w tamtym jest różowy, prawdopodobnie inny dostawca. Poza tym zarówno tutaj, jak i tam pod maską wszystkie elementy prezentują się dokładnie tak samo. I rzut okiem do bagażników. Tak się prezentuje Tucson z napędem na dwa koła. I co ciekawe, hybryda w przypadku Tucsona nie miała koła zapasowego nawet do jazdówki. I pytałem o to Jarka, mówił, że nie było nawet możliwości domówić sobie zapasów opcji. Reszta, jeśli porównywać to na litry, to katalogowo w jednym i drugim wygląda to bardzo podobnie. To chyba nie dziwota, długość samochodu praktycznie identyczna, rozstaw osi również. Także i bagażniki są o całkiem podobnej pojemności. I jeszcze raz kwestii przypomnienia. W Sportage'u 5. generacji koło dojazdowe się znajduje. Bardzo dziękuję jednemu z widzów za komentarz, który mówił, że mogłem wczoraj się odnieść do tego, że jest regulowana wysokość bagażnika. Jak najbardziej regulowana wysokość jest. Proszę bardzo, wczoraj był on w tej pozycji. Dzisiaj zaczęliśmy od wyższej pozycji. Jeżeli go przełożę wyżej, to oczywiście jest płaska podłoga bagażnika, co widać. I wtedy można swobodnie roletę wcisnąć w to miejsce. Mała rzecz, a cieszę, dziękuję za takie komentarze. I wrócę do Tucsona. Oczywiście tutaj tak samo możemy sobie regulować wysokość bagażnika. Jeśli chodzi o gniazda, oświetlenie bagażnika, również jest podobnie. No i w Platinum, tak samo jak w GT Line, klapy bagażnika zamykane elektrycznie, ale to chyba nikogo nie dziwi. I spójrzcie, GT Line, tu wyśmienicie zakryty próg. Tucson Platinum, nieco inny materiał. Również mięciutko, dobrze przeszyty, piano black, podobnie jak tam. Tu do góry jest trochę bardziej twardo i tak samo zakryty próg jak kij. Niby nic, ale dla mnie, fana weluru, zmysł dotyku lepiej reaguje jednak na ten materiał. W Sportage'u na szczycie cennika wielogłośnikowy Harman Kardon. W Tucsonie na szczycie nagłośnienie Hyundai'a by Krell. Z tyłu jest całkiem podobnie, zarówno w jednym, jak i w drugim. Bliźniacy, materiały, oczywiście adekwatnie w każdym, są z tyłu takie same jak z przodu. Jedna różnica, tu jest GT Line, nie ma roletki, tu jest Platinum, jest roletka. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy ta roletka jest dodatkową opcją, czy nie jest. W każdym razie w jednym jest, w drugim nie ma. Jeszcze raz, szybki rzut okiem na deskę rozdzielczą, żeby bezpośrednio pokazać, jak jest w jednym, jak jest w drugim. Sportage 5. generacji, jakby jeden wielki ekran, tutaj podzielony, tu jest centralny wyświetlacz, tu jest wyświetlacz pomiędzy kierowcą a pasażerem. Bardzo duże, sprawnie, dobrze działające, dobrze reagujące na dotyk. Znalazłem jeszcze jedną różnicę między tymi samochodami, jak już tutaj jestem. Słuchajcie, siedząc w samochodzie na parkingu, gdy rzucę drive'a, nie jestem zapięty, jestem na parkingu, nie na drodze publicznej. Zawsze jeżdżę w pasach na drodze publicznej. Ale przed chwilą mi się to nasunęło, proszę spójrzcie. Mogę ruszyć czy do przodu, czy do tyłu. Niby nic. Kia ruszy bez zapięcia pasa, nie ruszy Hyundai bez zapięcia pasa. I przypominając, w taki sposób kształtuje się tunel środkowy Sportage'u 5. generacji. I tak oto wygląda to w Tucsonie. Podobnie twardo jak tam, może nawet nieco bardziej. Całkowicie podobny układ zegarów przed kierowcą. I taka mała dygresja, 9099 km przebieg całkowity. Od ostatniego kasowania licznika 9085 km. Średnie spalanie 6,9 litra, więc zakładam, że w kij pokazywało wczoraj 7,4. Spokojnie osiągniecie ten sam wynik co tutaj. Jarek po długiej rozmowie z nim mówi, że generalnie jest to tryb mieszany, aczkolwiek z przewagą jazdy w ruchu miejskim. W prezentowanym egzemplarzu, przypominam, wersji Platinum, tak oto prezentuje się układ multimedialny znajdujący się pomiędzy kierowcą a pasażerem. Dosyć duży monitor, bardzo podobne menu jak w kij. Poniżej panel klimatyzacji.
całkowicie różniący się z kolei od tamtego. Tak oto prezentuje się tunel środkowy, dwa uchwyty na kubki, tutaj przyciski do obsługi ogrzewania czy wentylacji foteli, podgrzewania wieńca kierownicy, tutaj dosyć duża półka, złącze USB, złącze 12V, złącze USB. Nieco inaczej jak tam steruje się skrzynią biegów, nie ma pokrętła, tylko takie przyciski. Wybór trybów jazdy również jest za pomocą takiego suwaka. Duży zamykany schowek pomiędzy kierowcą a pasażerem, podobna pojemność, nieco może inaczej ukształtowany aniżeli tam. Przycisk do uruchamiania pojazdu znajduje się w tym miejscu, w Tucsonie, gdzieś tutaj na tunelu środkowym znajdował się on Sportage'a. I w taki oto sposób prezentują się samochody po włączeniu oświetlenia. W Kia Bumerangi to jest jej wyróżnik, w Hyundai'u też te światła są bardzo specyficzne, nie sposób go pomylić z żadnym innym samochodem. A tak oto wygląda to z tyłu. W Hyundai'u pas LED-owy przez cały samochód. W Kia Piano Black po środku, mówiłem to już w poprzednim odcinku, że tamten pas środkowy jest niepoświetlany. I szybciutko przypominając, na takich oto felgach jest Sportage, a spójrzcie w drugą stronę. Na takich oto felgach jest Tucson, przy czym, jak mówi Jarek, właściciel, ten zestaw felg ma na zimę, na lato ma 19. I myślę, że to by było mniej więcej na tyle. Bardzo dziękuję Robertowi za czwórkę, Jarkowi za Tucsona i oczywiście firmie Kia Nowicki za Sportage'a, że zgodzili mi się mu udostępnić na kilka dni. Państwu dziękuję za uwagę. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy wybrać jedno auto, czy drugie. Wymiary podobne, wyposażenie podobne, ceny podobne. Moja żona to spuentowała w ten sposób, że oglądając obydwa samochody, że skłania się w kierunku Sportage'a ze względu na bumerangi. Wiadomo, kobiety kierują się akcentami stylistycznymi i niech tak pozostanie. Dziękuję za uwagę, do następnego, cześć.